Con Amore w składzie Weronika Malik, Alicja Dębrowska, Gabriela Grossman, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Pułtusku, rozpoczęły naszą dzisiejszą uroczystość. Witam Państwa na 11. ogólnopolskim konkursie poetyckim imienia Wiktora Gomulickiego w naszym prastarym grodzie Pułtusku, w pięknym domu Polonii. Szczególnie serdecznie witam laureatów oraz wszystkich uczestników naszego konkursu. A przybyli dziś do nas pan Ireneusz Jaskulnik z Warszawy, pan Adam Ladziński, już z Pułtuska, pani Magdalena Cybulska z Łodzi, pan Mirosław Puszczykowski z Mogiwna oraz pani Izabela Zubko z Warszawy. Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna imienia Joachima Lelewela. Patronat honorowy nad konkursem objęli pan Jan Zalewski, starosta Pułtuski. Reprezentuje go dzisiaj pani Katarzyna Jankowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, oraz pan Krzysztof Nuszkiewicz, burmistrz miasta Pułtusk. Witam państwa. Na konkurs wpłynęło około 200 wierszy. Udział wzięło 176 osób, w tym nie tylko z Polski, ale również z Austrii i Niemiec. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić łącznie 14 osób. W tym miejscu pragnę powitać szanowne jury tego konkursu. Przewodnicząca pani Adriana Szymańska, poetka, eseistka, krytyk literacki, autorka wielu książek dla dorosłych i dla dzieci również. Tak. Od lat ilu? 11 też? Więcej? Od 2002 może. A no to 14, to ciut więcej. Tak. Pani Lidia Ziemiecka, polonistka. Pani Grażyna Maria Dzierżanowska, dziennikarz, poeta. Lech Chybowski, dziennikarz Pułtuskiej Gazety Powiatowej. Oraz moja skromna osoba. Jesteśmy zaszczyceni, że są dziś wśród nas zaproszeni